Kontynuując nasz cykl, który służy przypomnieniu ważnych postaci, wydarzeń, zjawisk, które towarzyszyły odzyskiwaniu niepodległości w XIX wieku, a później już bezpośrednio jej budowaniu w wieku XX obronie tej niepodległości. Dziś, w pewnym sensie, decydujący etap powinniśmy przedstawić, zastanowić się nad nim etap zwieńczony 11 listopada 1918 roku. Zatytułowałem ten fragment czy ująłem w ramy czasowe zbyt sztywno 1900 1918. W istocie nie da się zacząć od jednego roku tego procesu, który już prowadzi bezpośrednio do odzyskania niepodległości. Myślę, że Musimy cofnąć się troszkę bardziej wstecz. Oczywiście można by historię dochodzenia do niepodległości, do odbudowania II Rzeczpospolitej, budowania II Rzeczpospolitej zacząć tak jak w podręcznikach, w takich skrótach, można powiedzieć, pamięci historycznej, często to ujmujemy. Idąc z jednej strony ścieżką wytyczoną przez Romana Dmowskiego w jego znakomitej, ale oczywiście autoapologetycznej syntezie tej drogi, polityka polska i odbudowanie państwa, w której przedstawia głównie swoją i swojego środowiska pracę na rzecz odbudowy niepodległości, bezcenną rzeczywiście pracę, bez której tej niepodległości by nie było, ale przecież. To jest tylko jedna z dróg. Tych dróg było więcej. One się spotkały, one się połączyły. Drugą drogą, którą częściej jeszcze niż tę ścieżkę Dmowskiego e, przedstawiamy, przypominamy, wytycza oczywiście szlak Józefa Piłsudskiego i moglibyśmy ją zacząć w podobnym zresztą czasie, bo to byli ludzie jednego pokolenia Roman Dmowski, Józef Piłsudski moglibyśmy zacząć gdzieś na progu lat 90., kiedy obaj wchodzą w życie polityczne jako coraz ważniejsze, szybko rosnące w znaczenie postaci i stają się symbolami tych dwóch dróg. O Piłsudskim i Odmowskim będę oczywiście dzisiaj mówił, ale chciałem Państwu zaproponować trochę odmienne spojrzenie na drogę do niepodległości na przełomie XIX i XX wieku, tę drogę właśnie uwieńczoną ostatecznie triumfem bo historia Polski nie jest historią klęsk przede wszystkim. Historia Polski jest przede wszystkim historią sukcesu, sukcesu jakim jest trwanie i rozwijanie się Polskości i to, że Polskość potrafiła się wbrew swoim potężniejszym sąsiadom odzyskać państwo, odzyskać swoją podmiotowość i wciąż tę podmiotowość buduje. A więc, szukając źródeł tego sukcesu, chciałem zwrócić uwagę paradoksalnie na największe trudności, które stały na tej drodze. Otóż często zapominamy, że w drugiej połowie XIX wieku wciąż problemem numer jeden z punktu widzenia polskiej świadomości narodowej, trwania polskości, było wielkie pytanie, czy chłopi staną się Polakami bo chłopi w ogromnej większości Polakami nie byli to brzmi jak herezja ale w roku 1864 roku takie, w roku 1864 takie stwierdzenie nie byłoby przyjęte zapewne jako aż tak heretyckie oczywiście działacze demokratyczni Byliby na pewno oburzeni takim postawieniem sprawy. Ale to nie tylko karykatura, jaką, za jaką można uznać przecież opowiadania Stefana Żeromskiego pod tym względem za, za pewnego rodzaju wyostrzenie karykaturalne. Rozdziobią nas kruki wrony, choćby, które pokazują postawę chłopa gdzieś na kieletczyźnie, czy w Sandomierskim, w Górach Świętokrzyskich, wobec ruchu narodowego powstania postawę radykalnie obojętną, wrogą właściwie, całkowicie obcą niepod idei niepodległości, idei polskości. To nawet jeśli byśmy właśnie postawili pewnego rodzaju znak zapytania przy tej wizji i stwierdzili, że przecież nie wszyscy, nie wszędzie nie mogło być tak źle, od tutaj choćby na przykład na terenie Podlasia wschodniego Mazowsza chłopi dużo częściej sprzyjali powstaniu zwłaszcza na Podlasiu ta, ta warstwa chłopska w pewnym sensie zbliżona z rozdrobnioną bardzo warstwą szlachecką Brała udział, czynny udział nie tylko w powstaniu styczniowym, często dochodząc do połowy liczby stanów oddziałów powstańczych, ale, ale także w rozmaitych innych formach no, życia duchowego, które potwierdzały jej gotowość uczestnictwa we wspólnocie historyczno-kulturowej, wspólnocie Polaków. A więc na pewno trzeba pamiętać, że są różne regionalne, czasem nawet bardzo partykularne, jedna wieś. Zaangażowana w ruch, zbliżona, zbliżająca się do świadomości patriotycznej, a wieś obok nie bardzo. To zależało od tego, kto jest księdzem w danej wsi, od tego, czy już pojawia się szkoła, od bardzo wielu czynników, prawda? czynników czasem przypadkowych. Ale nie będziemy mówili o przypadkach tylko, ale będziemy mówili o ruchu zorganizowanym, który uczynił, przemienił chłopów. W Polaków, bo bez tego nie byłoby niepodległości, bez tego niepodległość nie zostałaby na pewno obroniona, bo niepodległość w roku 20, nawet jeżeli ktoś przyjmie tezę, obraźliwą w istocie i nieprawdziwą tezę, że niepodległość została Polsce dana w 1918 roku, że zasługi polskie były tutaj drugorzędne, że liczyła się tylko wola zwycięskich mocarstw. To nie da się już w żaden sposób obronić takiej tezy, kiedy spojrzymy na rok 1920. Wtedy nikt tej niepodległości Polski nie chciał bronić inny niż ta milionowa armia, która stanęła do walki, złożona w ogromnej większości z dzieci chłopskich. I o tym trzeba pamiętać, nad tym fenomenem trzeba się zastanowić, nad tą drogą, którą przeszli chłopi. Jak długa była to droga, niech zaświadczą słowa najwybitniejszego przywódcy chłopskiego, którego trudno podejrzewać o antychłopskie uprzedzenia. Mam na myśli wspaniałą lekturę trzytomowych pamiętników Wincentego Witosa. Bardzo Państwu polecam tę piękną książkę, naprawdę napisaną wspaniałą Polszczyzną, z ogromną wyobraźnią, kulturą słowa i jednocześnie świadomością, że Świadomością autora, że on przecież nie czuje się żadnym pisarzem, że inni są o tyle lepsi. Ale ta skromność deklarowana od początku, naprawdę w pewnym sensie kłóci się z prawdziwym artyzmem tej relacji z drogi życiowej przywódcy chłopskiego. Co pisze Witos o świadomości narodowej? Chłopów. Przepraszam, troszkę od tej lampy straciłem wzrok, więc nie, nie wiem, czy będę w stanie przeczytać. Ale rozumiem, że lampa jest konieczna. O świadomości narodowej nie mogło być prawie żadnej mowy. Bo i skąd? Ksiądz tak bardzo zajęty nawracaniem Murzynów, nigdy o tym nic nie mówił. Urząd zaś nie nakazywał. Chłopi w swej masie bali się Polski niesłychanie, wierząc że z jej powrotem przyjdzie na pewno pańszczyzna i najgorsza szlachecka niewola. Powstania uważali za jakąś potworną zbrodnię, której nie umieli nazwać ani określić, a powstańców za dzikich, pomylonych zbrodniarzy będących plagą ludzkości i nieszczęściem dla chłopów. Car rosyjski w przekonaniu chłopów był takim mocarzem, co rozkazywał całemu światu, a innych cesarzy i królów Znosił tylko złaski, ale mógł ich w każdej chwili usunąć, albo nawet zupełnie zniszczyć. Osobę Cara opisywano sobie jako olbrzyma, chodzącego w złotej zbroi, którego żadne kule się nie tykały. Bardzo wiele mówiono o przejściu wojska rosyjskiego na Węgry w 1849 i udzieleniu pomocy przez Cara naszemu cesarzowi czyli austriackiemu, który za to zapłacił samymi złotymi dukatami. Przy tym carowi obiecał, że kosiuta i madziarów, czyli koszuta i Węgrów, co się buntowali, powiesi albo ich do Moskwy wyśle, gdzie sobie z nimi Rosjanie poradzą. Z historii polskiej dość dużo mówiono o królu Sobieskim, trochę o Kazimierzu Wielkim. Gdy Sobieskiego miano za króla szlachciców, tam temu zarzucano, że sprowadził Żydów do Polski i sam się ożenił z jakąś Żydówką i to jeszcze niechrzczoną. Trochę wiedziano o czasach saskich i o królu poniatowskim, co Polskę sprzedał jakiejś carowej. Kościuszko był uważany za zbrodniarza buntującego się przeciw władzy przez Boga ustanowionej, który za to poniósł ciężką karę. Nad tym wszystkim górowały zawsze wiadomości o pańszczyźnie i strasznych praktykach na chłopach przez szlachciców. Dokonywanych. Dziwną niechęć czuli chłopi do uroczystości narodowych, które się od czasu do czasu odbywały w miastach powiatowych. Trzeba było wiele pracy i zachodów, aby ich wybrało się kilku ze wsi. Zwykle na ten czas byli chorzy, nie mieli wypranej płótnianki i tuzin rozmaitych przeszkód. Uprzedzenie to nie tylko wypływało z obawy przed zetknięciem się z panami, ale także z powodów, których inni nie dostrzegali. Chłop nie zapomniał ani na chwilę, że szlachta Polska trzymała go w niewoli pańszczyźnianej przez setki lat, a dopiero cesarz zniósł pańszczyznę i obdarzył go prawami i wolnością. Był też przekonany, że gdyby Polska nie upadła, to by i pańszczyzna została na zawsze. Najważniejszą jednak przeszkodą ze wszystkich była niechęć do stykania i mieszania się z panami, i bojaźń, ażeby oni go jakimś sposobem nie podeszli. By uniknąć tych obaw, wolał się E, trzymać z daleka od nich. Można by te cytaty ciągnąć i ciągnąć. Cytaty bardzo gorzkie, bo przecież pisze witos o swojej wsi, o wierzchosławicach pod Tarnowem i o sąsiednich wsiach, o wsi galicyjskiej, zachodnio-galicyjskiej. Tam, gdzie chłopi nie mówili o sobie Polacy, tam, gdzie chłopi mówiąc Polacy, mieli na myśli zbliżających się do wsi powstańców w 1860. W trzecim roku to już oczywiście zamiedzą na północ w Królestwie Polskim. Czy mówili Polacy o szlachcie, którą wyżynali w 1846 roku? Wito zdaje świadectwo, że Szela był postacią niezmiernie popularną w jego wsi i okolicy. Akurat w Tarnowskim ta rzeź była najbardziej dramatyczna. Jeszcze w końcu XIX wieku. Jak przejść od takiej mentalności, od takiego na pewno częściowo historycznie uzasadnionego, by tak rzec, lęku przed polskością w masach chłopskich do świadomego udziału w odbudowie Polski, do przyjęcia polskości. Otóż ta droga w istocie wydaje mi się najważniejszą drogą, jaką Polska pokonała w końcu XIX wieku i na początku XX wieku. To, co było hmm, oczywiście najważniejsze, to zniesienie samej pańszczyzny, bo od tego zaczyna się szansa wyzwolenia z mentalności niewolników. Bo tutaj właściwie wszyscy chłopscy hmm, pamiętnikarze, tacy jak Witos, czy Jakub Bojko, czy wielu innych mniej znanych, opisuje jako podstawową cechę mentalności chłopskiej Końca czy połowy XIX wieku mentalność niewolnika. Tak, to była mentalność po prostu niewolnika. A więc żeby odejść od mentalności niewolnika, trzeba przestać być niewolnikiem. Trzeba się od tego odzwyczaić. To zabiera minimum dwa pokolenia, nie da się z dnia na dzień przestać być niewolnikiem. Ale pamiętajmy, że ci, którzy dawali tę wolność, chcąc uprzedzić gotujących się do tego powstańców w 1846 w Galicji i w 1863 w Kongresówce. Chcieli to zrobić, przecież i robili to po to, żeby chłopi nie stali się Polakami, tylko żeby pozostali lojalnymi poddanymi cesarskimi w Galicji, carskimi w Kongresówce, żeby w przyszłości taka nadzieja niejednemu działaczowi Komitetu Urządzającego Królestwo Polskie Rusyfikatorskiemu komitetowi przyświecała, żeby w przyszłości chłopi stali się po prostu Rosjanami, takimi samymi jak ci z Nadwołgi czy z Tambowa czy z pod Moskwy. To nie były nadzieje, że tak powiem, absurdalne z punktu widzenia tych, którzy je roili. Traktowali właśnie chłopa jak niewolnika, który wyzwolony przyzwyczai się, nauczy się, że wszystko zawdzięcza nie Polsce, która jest dla niego groźna, ale carowi, państwu cara, państwu cesarza. A więc zniesienie pańszczyzny, odpowiedni czas, który pozwalał przejść tę drogę od niewolnika do człowieka wolnego. Rosjanie, zwróćmy uwagę na ten element. Podobnie w Austrii to zostało. Pozostawili niewyjaśnioną kwestię serwitutów, czyli korzystania z lasów głównie przez chłopów. Czy mogą, czy nie mogą korzystać z tego, tak, żeby skłócić ich z panem, prawda? To znaczy z folwarkiem dawnym, żeby nadal był powód do sporu, nawet już po zniesieniu pańszczyzny między dworem szlacheckim. Ziemiańskim teraz już, a chłopskim. W związku z tym rozrastało się, rozbudowywało to chłopskie pieniactwo. Dziesiątki tysięcy spraw, procesów, prawda, z dworem. Dwór w roli wroga oczywiście nadal. To świadomie założona polityka, ażeby skłócać dalej tych, którzy mogli stać się, mogli stworzyć naród. A więc wciąż mimo zniesienia pańszczyzny. Przypomnę, najpóźniej było to właśnie w zaborze rosyjskim, ale za to najkorzystniej stosunkowo dla chłopów w 1864, w 1848 w zaborze austriackim, a wcześniej, bo już właściwie na początku lat dwudziestych w zaborze pruskim. Ta droga do unarodowienia chłopa otwierała się, ale wcale nie była pewna. Nie był pewny jej przystanek końcowy, rezultat. Otóż tym, co odegrało szczególnie dużą rolę w wychodzeniu chłopstwa z tego stanu, było kilka czynników. Pierwszym była rola kościoła katolickiego. W jakim zakresie? Kościół katolicki wcale niekoniecznie sprzyjał poszczególni księża. Niekoniecznie sprzyjali sprawie narodowej. Niektórzy tak, wiemy, jak wielu księży było zaangażowanych, kilkuset w sprawę narodową w powstaniu styczniowym, ale przecież nie wszyscy tacy byli. I nie to było najważniejsze akurat w procesie, o którym mówię. Najważniejsze było zaangażowanie Kościoła w organizowanie misji, które postawiły sobie za cel zwalczanie alkoholizmu. Tak, to była droga do niepodległości, no bo alkoholizm trzymał chłopów na poziomie niewolnictwa, nawet jeżeli formalnie niewolnikami nie byli. Te misje, które zaczynają się w latach 40. XIX wieku, rozmaitego rodzaju towarzystwa antyalkoholowe, na które niekoniecznie przychylnym okiem patrzyły władze, czy to austriackie, czy to rosyjskie, bo one przecież zmniejszały potencjalnie dochód państwa. Przypomnę, że czasem tak dumni są niektórzy historycy z tego, że niektórzy polscy urzędnicy dostąpili zaszczytu roli najwyższych urzędników w państwach zaborczych, na przykład minister skarbu, bardzo zresztą zdolny finansista. Julian Dunajewski w, w Austrii. No, on podniósł bardzo wysoko podatek y, spirytusowy, prawda? Wycisnąć jak najwięcej z tego spożycia alkoholu w Galicji. To nie była zasługa dla sprawy narodowej, dla poziomu, y, powiedziałbym, moralnego życia społeczeństwa. To była zasługa pewnego rodzaju dla skarbu cesarstwa austriackiego. Warto i od tej strony spojrzeć na te zagadnienia. Otóż. Kościół, stale ponawianą akcją zwalczania alkoholizmu, stopniowo ograniczał ten nauk, trzymający naprawdę w niewolnictwie dużą część społeczeństwa. Ale to nie wystarczyło. Oczywiście drugą towarzyszącą temu samemu procesowi kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, była Powoli torująca sobie drogę na wieś alfabetyzacja, to znaczy no, uczenie się czytania, później czytania i pisania. I pojawiające się w ślad za rozwojem szkolnictwa podstawowego, powolnym, nie ma czasu teraz, żeby mówić, jak ono się w poszczególnych zaborach rozwijało. Ale jednak systematycznym, zwłaszcza w końcu XIX wieku, ma to już charakter pewnego rodzaju eksplozji alfabetyzacyjnej. Jak rozwijają się pierwsze czasopisma dla chłopów, poszerzające ich horyzont? Chłopi byli, wielu z nich, chciwych wiedzy o, o świecie, co się dzieje, co tam panie w polityce. Tego pytania nie wymyślił. Stanisław Wyspiański, to pytanie chłopi zadawali naprawdę zainteresowani i tymi Chińcykami, którzy trzymają się mocno. Co jest dalej? Ciekawość wieści ze świata. Ta, Ten głód informacji o świecie zaspokajały stopniowo adresowane właśnie do czytelnika chłopskiego gazetki. One pojawiają się już w latach 60., 70., w kongresówce i jeszcze wyraźniej tutaj pionierską rolę pod tym względem ma w Galicji ksiądz jezuita Stanisław Stojałowski ważne nazwisko na tej drodze Polski do niepodległości chociaż awanturnik bardzo taka powiedziałbym wieloznaczna postać wystąpił z zakonu jezuitów wolał być księdzem świeckim bardzo taki charakterny, no można powiedzieć, z karykatury szlachcica, raczej powiedziałbym, takiego pełnego anarchicznych temperamentów, ale jednocześnie poświęcił naprawdę swoje życie na, na to, by dotrzeć do chłopów, galicyjskich chłopów, z wiedzą o świecie, by ich zaktywizować, by ich wyciągnąć z tego stanu izolacji od świata. Przez wykupione przez siebie dwie gazetki, wieniec i pszczółka, od drugiej połowy lat 70. XIX wieku stopniowo sączy to słowo od kilkuset nakładu do kilku tysięcy nakładu. Te gazetki były czytane po wsiach, mając oczywiście kilkunastokrotnie więcej odbiorców, no bo zazwyczaj odbywało się to w ten sposób, że jeden chłop umiejący czytać, czytał ją na głos, a dookoła skupiali się inni, którzy dowiadywali się, co tam panie w polityce, prawda, Czy Czegoś o literaturze. Ale to nie tylko gazety, ale przed gazetami ważniejsza od nich była literatura. Literatura, która zaczyna wraz ze znajomością czytania docierać na wieś. I pięknie to opisuje także Witos, jak pewnego dnia, znając jego dobre wyniki w pierwszej czy w drugiej klasie. Szkoły podstawowej, bo Witos tylko kilka klas szkoły podstawowej ukończył. Urzędnik leśny, którego się zresztą chłopi we wsi Bali, a posiadający własną biblioteczkę, zaprosił go do siebie i pozwolił mu pożyczyć do domu książki. To był przełom w życiu. Młodego chłopca z Wierzchosławic. Pisze tak: Do domu wróciłem już późno wieczorem. Ojciec zaniepokojony wyszedł po mnie połowę drogi. Nie omieszkałem pochwalić mu się zaraz z jaką przychodzę zdobyczą. Nie spaliśmy tej nocy prawie zupełnie. Ja czytałem głośno, ojciec słuchał jak świętej Ewangelii. Była to książka o powstaniu Kościuszkowskim, udziale w nim chłopów, ich bohaterskich walkach i zwycięstwach, Uniwersale Połanieckim, upadku tego powstania, dalszych losach narodu i naczelnika Kościuszki. Widziałem, że ojcu ciekły łzy z oczu, szczególnie gdy czytałem ustępy o wzięciu przez Moskali do niewoli rannego Kościuszki i prześladowaniu polskiej ludności przez rządy rosyjskie. Książkę tę na żądanie ojca przeczytałem kilka razy. Następnie szły inne, gdyż bogata biblioteka Głowackiego, czyli tego właśnie urzędnika leśnego była naprawdę nie do wyczerpania. No i dalej Witos pisze co czytał. No, oczywiście na pierwszym miejscu Pismo Święte w przekładzie Jakuba Wójka, na drugim zaraz szedł Sienkiewicz, potem kazania sejmowe, skargi. E, e, oczywiście Mickiewicz, Słowacki, Konopnicka, Kraszewski, a nawet literatura piękna tłumaczona. Tołstoj, Zola, jokoj, e, czyli węgierski powieściopisarz. To oczywiście już taki bardzo ambitny zestaw, ale początek tego zestawu jest charakterystyczny. Pismo Święte docierało oczywiście do chłopów zawsze, bo docierało przez msze, przez kazania, przez przykłady, przez... Czytania. Ale dochodzi do tego nowy fenomen, zupełnie nowy fenomen kluczowy dla polskości. I dlatego słusznie uwypuklony w Muzeum Historii Europy, o którym mówiłem Państwu na poprzednim spotkaniu. Trafnie Sienkiewicz został wybrany do tego muzeum jako źródło zła, to znaczy unarodowienia. Bez Sienkiewicza nie byłoby zwycięstwa niepodległości. Naprawdę wydaje mi się bardziej zasłużony pod tym względem przy całym szacunku dla pozostałych osób tutaj wymienianych od wszystkich innych od Piłsudskiego od Witosa od Dmowskiego badacze mentalności chłopskiej końca XIX wieku wśród nich autor szczególnie oryginalny Michał Łuczewski socjolog tutaj z Warszawy próbują jakby usystematyzować wiadomości z rozmaitych źródeł no, Zbierano pamiętniki chłopskie w latach międzywojennych. Różne są jakby tutaj dostępne źródła do badania tej mentalności chłopskiej, czasu przełomu, czyli końca XIX, początku XX wieku. I właśnie Michał Łuczewski ustawił taką tabelkę czynników nacjonalizujących przed 1918 roku. Najwyżej w tej tabelce mieszczą się książki. Największa zasługa książek w tym względzie. Na drugim miejscu nauczycieli, na trzecim księdza, na czwartym emigracji, na piątym gazet, na szóstym rodziny, na siódmym wydarzeń dziejowych. Książki są najważniejsze. Jakie to książki? No, absolutnie na pierwszym miejscu Sienkiewicz. Przypomnę, to są lata 80. 90., kiedy wybucha jakby ta fascynacja Sienkiewiczem we wszystkich Stanach. U wszystkich ludzi. Dlaczego Sienkiewicz mógł się podobać chłopom? Pisze o tym jeden z działaczy chłopskich końca XIX wieku, Jakub Bojko, w takiej też pięknej książce Dwie dusze. Jakże wam dobrzy ludzie powiedzieć, co czuła moja chłopska dusza, gdym brnął coraz głębiej w rozdziały tej wspaniałej powieści? Zaprowadźcie z człowieka ubogiego, który się całe życie karmił jałowym ziemniakiem i trochę żuru bez omasty, do spiżarni do jakiego magnata. Gdy on tam pokosztuje tyle nagromadzonych różnorodnych smakołyków, których ani nie znał, ani nie wiedział, czy takie istnieją na bożym świecie, a potem pytacie go, niech opowie jakie ma wrażenia z tych odwiedzin, on wam raportu nie zda. I ja tak samo się nie czuję na siłach. Co to za obrazy, co to za uczta była dla człowieka w ten czas, gdym leżąc pod śliwką czytał po raz pierwszy ogniem i mieczem. I inny chłopski czytelnik pisze tak. Przy czytaniu trylogii nie tylko zaśmiewaliśmy się, ale też wspólnie z bohaterami powieści martwiliśmy się ich kłopotami. Z chwilą, gdy doczytaliśmy do momentu, w którym pan Longinus pod ginął, tatuś ukląkł na podłodze, a za nim wujek, i poczęli odmawiać modlitwy zakonających. A kiedy pan Longinus oddał ducha Bogu, wtedy wszyscy odmówiliśmy pacierz za spokój jego duszy. Ojciec jeszcze ofiarował modlić się przez jakiś czas w kościele, aby Bóg raczył przyjąć do nieba duszę tego dzielnego rycerza. Książka pozostawiła głęboki ślad na mojej psychice. Wszyscy uwierzyliśmy w prawdziwość opisywanych w niej wydarzeń. Ani na chwilę nie zakiełkował w nas cień wątpliwości. I ostatni taki może fragmencik do przeczytania z relacji chłopskich o wrażeniu lektury Sienkiewicza. Teraz nie pozostawało, tutaj opisuje wrażenia jedna mieszkanka wsi o lekturze drugiej, nie pozostawało Helce nic innego jak usiąść pod krzakiem i zabrać się do czytania książki. A gdy doszła do miejsca, jak to Jurandowi Krzyżacy wyłupili oczy usłyszała nad sobą przeraźliwy krzyk jak ty pasiesz od złych krzyżaków wróciła helka do jeszcze gorszej rzeczywistości na pastwisku ani śladu krów tylko siostra darła się w niebo głosy obie krowy uciekły do domu i wlazły do karpieli no tak rzeczywiście to zasłuchanie sienkiewiczem dotyczyło wszystkich stanów a fenomen tego zwrotu jaki się wtedy dokonał polega Oczywiście nie na samej tylko sile słowa Sienkiewicza, nie na tej cudownej przygodzie, która nagle otwarła się przed wyobraźnią, w której nie było do tej pory miejsca w ogóle na tego rodzaju przeżycia, na tego rodzaju przygody. Ale także wynikało to z połączenia miejsca, momentu tej lektury, jakby z otwieraniem się wyobraźni chłopskiej na sprawy publiczne. Chłop, który już mniej pił który zaczął czytać albo słuchać tego, jak inni czytają, do którego zaczęły docierać pierwsze gazetki, do którego dotarł pierwszy nauczyciel, zaczął także szukać swojej reprezentacji innej niż tylko w sporze z dziedzicem. I tak zaczyna się ruch chłopski. Inicjowany w Galicji najpierw, no bo w Galicji można było go legalnie po 1866 roku realizować, wspomniany Stanisław Stojałowski, kiedy po reformie prawa wyborczego w Galicji w latach 90. XIX wieku pojawiła się piąta kuria, w której mogli głosować chłopi, zorganizował pierwszą, można powiedzieć, próbę. No, udanego wystąpienia publicznego chłopów, by ci mieli swoją reprezentację w Sejmie, później w Radzie Państwa w samym Wiedniu, w Sejmie Galicyjskim w Lwowie, a potem w Radzie Państwa w Wiedniu. Po kolejnych reformach, które no niemal w pełni zdemokratyzowały prawo wyborcze w Galicji, chłopi stali się potęgą wyborczą, dlatego że Oczywiście najpierw próbowali to wykorzystać rozmaici, rozmaite inne siły polityczne, żeby masę chłopską jakoś do siebie pociągnąć, ale stopniowo chłopi sami zaczęli organizować swoje partie. Tak w Galicji doszło do wykrystalizowania stronnictwa ludowego, polskiego stronnictwa ludowego, które podzieli się w 1912 roku na dwie organizacje PSL Piast z Witosem na czele i PSL Lewica, znacznie mniejsze. Mniej narodowe, mówiąc delikatnie, od piasta z Janem Stapińskim na czele. W Królestwie Polskim tego rodzaju działania były dużo trudniejsze, tam bowiem nie było miejsca na legalną działalność, na próbę docierania do chłopów z oświatą, z myślą narodową. Przypomnijmy, że w Galicji oczywiście bardzo ważne było działanie rozmaitych inicjatyw inteligenckich, które miały do chłopów dotrzeć. Tak Adam Asnyk założył Towarzystwo Szkoły Ludowej, które właśnie miało szerzyć tę oświatę wśród chłopów, czyniąc z nich Polaków w Galicji. Na terenie zaboru rosyjskiego tę działalność rozpoczyna właściwie na szeroką skalę dopiero Narodowa Demokracja. To jest ogromna wiekopomna zasługa ruchu, który reprezentuje Roman Dmowski. Ogromna zasługa w unarodowieniu chłopa polskiego tu. Kongresówce w Królestwie Polski. Od roku 1895 zaczyna wychodzić pismo Polak, adresowane właśnie przez Ligę Narodową. Za chwileczkę cofnę się, powiem o genezie tego ruchu parę słów. E, specjalnie dla chłopów, oczywiście pisemka nielegalnie kolportowanego z Galicji, bo w Galicji było oczywiście drukowane. E, to oczywiście tylko przykłady, bo, bo rozmaitych inicjatyw dochodzenia, ze słowem, z jakąś ideą narodową, patriotyczną, przedstawienia Kościuszki nie w roli y, y, wariata, prawda, niebezpiecznego, który buntuje się przeciwko prawowitej władzy, ale tego, który próbował poprowadzić chłopów do walki o wolność, doceniając ich godność, tego naczelnika w Sukmanie, poprzez właśnie przyswojenie chłopu, może. W pewnym sensie społecznie niepoprawnej, ale jakże korzystnej dla polskości lektury Sienkiewicza, w której chłop utożsamił się przecież nie z tą czernią, o której pisze Sienkiewicz, tylko utożsamił się z Longinusem pod Bipiętą, z Zagłobą, ze Skrzetuskim. Ta wielość inicjatyw rzeczywiście trudna jest do ogarnięcia, ale myślę, że rzeczywiście trzeba podkreślić szczególnie. Te dwie partie chłopskie, tworzące się w Galicji, z tymi trzema nazwiskami Stojałowski, Witos, Stapiński. Witos okaże się z nich najważniejszy, najbardziej, można powiedzieć, godnie reprezentujący sprawę chłopską. A na obszarze kongresówki taką szeroką akcję społeczną, choć oczywiście ona miała głębsze korzenie sięgające jeszcze lat 60. XIX wieku. Rozpocznie Liga Narodowa, konspiracyjnie działająca tutaj, a oczywiście przełom nastąpi z chwilą rewolucji 1905 roku, który zalegalizuje wiele z tych działań, kiedy bardzo wiele inicjatyw edukacyjnych, szkolnych, z macierzą szkolną na czele zacznie działać jawnie, wciągając w to dziesiątki tysięcy chłopów. No, rzeczywiście 1905 rok ma pod tym względem ogromne znaczenie. Można dać przykład, że przecież macie szkolna była organizowana w ten sposób, że ludzie dobrowolnie wpłacali składki na, na to, żeby był nauczyciel, żeby można było zorganizować w jakiejś formie nauczanie we wsi. Te składki w ciągu kilku miesięcy przekroczyły milion rubli. To jest, to jest naprawdę astronomiczna suma. To jest tak jakby dzisiaj, no nie wiem, kilkaset milionów złotych. A, a więc to już widać z tego, jak duża była potrzeba, gotowość do przyjęcia tego ziarna narodowej, by tak rzec, inicjacji w stanie chłopskim w roku 1905. Ale Powiedzmy jeszcze o jednym czynniku, zanim, zanim przejdziemy do kwestii bardziej ściśle związanych z polityką, z kalendarium politycznym tej drogi do niepodległości. Otóż wspomniałem w owej tabelce, którą zestawił Michał Łuczewski, czynników nacjonalizujących chłopa poza książką, poza hmm, nauczycielem. Na wysokim miejscu znalazła się emigracja. Emigracja odegrała kapitalną rolę. Znów, bardzo często o tym zapominamy. Mniej więcej od roku 1880 do 1914 z ziem polskich wyemigrowało około 3 miliony ludzi. Potworna ilość, ogromna ilość. No bo pamiętajmy, że Polaków wtedy, jeśli liczyć chłopów jako Polaków, nie było więcej niż 20-20 kilka milionów, a więc wyemigrowało kilkanaście procent społeczeństwa. Dlaczego wyemigrowało? A to się wiąże z jeszcze jedną zmianą kapitalną postęp cywilizacyjny. Chyba o tym wspominałem, ale przypomnę to raz jeszcze, na poprzednim wykładzie wspominałem, przypomnę raz jeszcze. Mniej więcej w roku 1870 przeciętna długość życia Kongresówce i w Galicji podobna wynosiła 27 lat. A w roku 1914 47 lat. To jest gigantyczny skok. O 20 lat zaledwie w ciągu 50 lat. No Niemal podwoiła się przeciętna długość życia. To skutek no, poprawy sytuacji ekonomicznej, rozwoju cywilizacyjnego, poprawy higieny przede wszystkim. Ale skoro. Bo skąd tak niska, dramatycznie niska długość życia wcześniej? Skoro zmniejszono umieralność niemowląt, bo to o to chodzi przede wszystkim, że no bardzo wysoki procent nowourodzonych dzieci nie dożywało pierwszego roku. Prawda? Ale skoro teraz, czyli w latach 90., 80., 90., na początku XX wieku dożywają, pojawia się problem, co zrobić z nadmiarem ludzi na ziemi, która nie jest w stanie, zwłaszcza w Galicji, ale także w Kongresówce, a nawet w Wielkopolsce dużo ludzi emigruje z kolei na zachód do kopalń w Niemczech, prawda? W zagłębiu rury, czy dalej gdzieś do Francji. Otóż ten nadmiar rąk do pracy powoduje no oczywiście eksport ich do miast? Szybki, sprzyja to szybkiemu rozwojowi przemysłu, ale także wyjazd za ocean ma tutaj ogromne znaczenie. Setki tysięcy, właściwie blisko 2 miliony ludzi ląduje za oceanem. Jakie to ma znaczenie? Tam, jeśli ktoś wyjeżdżał jako chłop ze wsi Wierzchosławice, czy z jakiejkolwiek wsi tutaj w Kongresówce i czuł się chłopem, tam stawał się Polakiem. Bo tam nie mówiono na niego chłop, tylko czeski chłop obok patrzył na niego z pogardą. Tak to opisują wszyscy niemal pamiętnikarze chłopscy, którzy tam za oceanem się znaleźli, że to jest gorszy ten chłop z Polski. Mniej cywilizowany, bardziej prymitywny Polak to jest. Dowiadywał się chłop o sobie tam na emigracji, że jest Polakiem. I jednocześnie tam, żeby zachować jakiś sens życia poza tylko taką, Twardą walką o przeżycie i zarobienie, niemożliwe tu na ziemiach polskich, a możliwe tam. Podstawą tej jakiejś względnej równowagi była oczywiście parafia. Tam, rzecz jasna, skupienie wokół parafii katolickiej, obok księdza to było najważniejsze ksiądz katolicki. I tamten ksiądz katolicki był Polakiem, oczywiście. To było utożsamione z polskością. To zetknięcie z innymi, z niepolakami, którzy nie mówią po polsku, nie mówią tym chłopskim polskim, uświadamia, że ten chłopski polski to jest właśnie język polski, że to jest odrębna wspólnota, że każdy jest skądś, że nie wystarczy być z wierzchosławic, kiedy się jest w Milwaukee czy w Chicago, że, czy w Pannie Maryi w Teksasie, no bo wymieniam niektóre nazwy znanych miejsc, w których osiedlali się Polacy. Że trzeba się jakoś zidentyfikować. No oczywiście można przez sposób jedzenia, sposób ubierania, ale te potrzeby stopniowo rozbudowują się przy pomocy często księży, właśnie tam księża katolicy odgrywają ogromną rolę na emigracji. Wracając, bo przecież bardzo wielu z tych, którzy wyemigrowali, przyjeżdżają do Polski z powrotem. Albo na chwilę, albo na stałe, w każdym razie odwiedzają, informują o tym, co się tam dzieje u nich w, w, na emigracji. Przywożą ze sobą tę świadomość, że jednak są stąd, że są z Polski, że to coś znaczy ta polskość. A więc w takim kontekście znów musimy zobaczyć to doświadczenie, które czasem lokujemy zupełnie poza, obok albo nawet jako szkodliwe z punktu widzenia niepodległości emigracja. Ona ma także swoje paradoksalnie, Pozytywne znaczenie w uświadomieniu narodowym. W pewnym sensie przypominam sobie, że podobnie myślałem kilka lat temu, kiedy Polska wchodziła do Unii. Miliony młodych ludzi wyjeżdżało na zachód do Anglii czy do innych miejsc, wychowanych już tutaj czy wychowywanych już tutaj w przekonaniu, że polskość to nienormalność, że nie warto być Polakiem. Tam dowiadywali się na tym zmywaku czy gdziekolwiek indziej, że jednak są skądś, że każdy jest skądś, że każdy z czegoś no jakby próbuje zbudować swoją tożsamość, tożsamość inną niż tylko jednostkowa i wtedy trzeba mieć jakiś zasób kultury, wdzięcznej pamięci właśnie. I tak wielu ludzi na emigracji, teraz w XXI wieku, młodych ludzi odkryło, że są Polakami. Nie wiedzieli tego. W XXI wieku można było ten problem tutejszości, wtórnej mentalności niewolniczo-folwarcznej, odkryć. Dlatego o tym mówię teraz długo, bo to jest problem aktualny. Dzisiaj próbuje się nas przywrócić temu stanowi mentalności absolutnie lokalnej. To, że mamy smartfony, że mamy Facebooki i tak dalej, to tylko może doskonale nas w tej lokalności w tym wyzuciu z kapitału kulturowego z pamięci wdzięcznej utwierdzić. Dlatego potrzebny jest dzisiaj podobny wysiłek, jak był podejmowany 100 lat temu czy 120 lat temu, żeby utrzymać narodowość, żeby ją odbudować. I dlatego pozornie, Czasem nawet tak odległe zjawiska, jak właśnie emigracja z końca XIX wieku i emigracja zarobkowa z początku XXI wieku, też mogą odkryć pewne paralele. Nie, nie ma tożsamości, są różnice oczywiście cywilizacyjne, mentalne, ale pewne paralele można tutaj odkryć. A więc mamy też masowe zjawisko emigracji. Ale wspomniałem o innym zjawisku, migracji wewnętrznej do miast. Błyskawicznie rozrastają się miasta, zaczyna powstawać przemysł na polskich ziemiach. Przemysł, można powiedzieć, bardzo ubogi, peryferyjny, no bo peryferią z punktu widzenia Imperium Habsburskiego była Galicja i to bardzo daleką peryferią. Inaczej było z kongresówką. Oczywiście kongresówka też była peryferią z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego, ale peryferią geopolitycznie ważną, bo prowadzącą na zachód. Czy geoekonomicznie, należałoby powiedzieć, nie dało się ominąć tej peryferii. Dlatego kongresówka rośnie szybko gospodarczo-przemysłowo. No i pojawia się problem wraz z rozwojem miast. Przypomnę, Warszawa miała niecałe 200 tysięcy mieszkańców w roku 1870, a w roku 1914 to już było miasto blisko milionowe. No to, to, to pokazuje skalę rozrostu. Łodzi nie było w roku 1870, czyli liczyła parę tysięcy mieszkańców, a była miastem ponad 400 tysięcznym przed I wojną światową. A więc powstają miasta, powstają zakłady pracy. Tworzy się, użyję tego marksistowskiego terminu, bo on jest ważny, bo on opisuje ważną część. Problemu, o którym dzisiaj mówimy, drogi do niepodległości, klasa robotnicza się tworzy, robotnicy się tworzą, jako nowa grupa przybyszy ze wsi. Czy musiało być tak, że robotnicy w swojej większości wybiorą polskość? Wcale tak nie musiało być. Dowodem tego jest początek zorganizowanego ruchu robotniczego na ziemiach polskich. Ludwik Waryński, o którym uczyliśmy się do znudzenia w szkole. W okresie PRL-u to ważna postać. Właśnie z tego punktu widzenia warto go sobie przypomnieć. 1879, początek jego działalności, lata 80., mniej więcej do 85., kiedy po procesie zostaje skazany. No, jego towarzysze na śmierć on do twierdzy szliselburskiej. Ludwik Waryński, razem z towarzyszami, nie będę ich nazwisk przywoływał, żeby Państwu po prostu jakby głowy tutaj nie, nie obciążać, ale ten jeden symbol wystarczy, tworzy tę pierwszą organizację robotniczą na ziemiach Polskich w przekonaniu, że jakby głównym napędem postępu przyszłości jest rosyjski ruch rewolucyjny. Bo rzeczywiście koniec lat 70., początek lat 80 to jest e, Narodna Jawola, to znaczy taka masowa organizacja, e, e, no można powiedzieć społeczno-rewolucyjna w Rosji. Oprócz tego organizacje terrorystyczne prowadzące, można powiedzieć, polowanie z nagonką na cara Aleksandra II uwieńczone powodzeniem i jego zamordowaniem w 1881 roku. Rzeczywiście wydawało się, że Rosja jest na krawędzi rewolucji, a Polska gdzieś tam, czy znaczy ziemie polskie na marginesie tego wielkiego rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Waryński to przyjmuje i Waryński razem ze swoimi towarzyszami, wydając emigracyjne pismo w Genewie, publikuje tam taki manifest, że polski robotnik powinien odciąć się od sprawy ojczyzny, od sprawy walki o niepodległość. To nie jest sprawa robotnika. Naszą sprawą jest sprawa wyzwolenia społecznego. Jeszcze dobitniej jeden z ideologów yy, kontynuujących tę myśl, Ludwik Krzywicki, powie potem, że trzeba odciąć się właśnie od całej tej masy chłopskiej, o której mówiliśmy, bo to jest beznadziejna masa, która ciągnie w dół ruch robotniczy. Nie ma co walczyć o poprawę jej bytu, jej losu. Trzeba skupić się na robotnikach jako na tej klasie przyszłości, myśleć o przyszłości, nie pomagać nikomu w teraźniejszości. Przyszłość, to jest ta wizja, ku której powinniśmy się zwrócić. Przyszłość, która ma barwę czerwoną i robotniczą, grupę społeczną jako swoje narzędzie. Ale przychodzi zmiana po procesie Waryńskiego. Nie dlatego, że on przegrał osobiście w starciu z imperium rosyjskim, ale dlatego, że Przegrał także, przegrała ta pierwsza fala rosyjskiego ruchu rewolucyjnego. Po śmierci Cara, prześladowania zastopowały całkowicie ten ruch. I przychodzi jakby zmiana nastawienia poszerzającym się stale, e, można powiedzieć, ruchu robotniczym w Polsce. Już w połowie lat 80. na czym ta zmiana polega? Znów przeczytam Państwu może taki. E, Albo o, tutaj fragment. Otóż jeden z uczestników pierwszego proletariatu, Józef Uziębło, który przyjechał z. Kijowa do Warszawy, pod koniec lat 70. pisze tak. Niebawem przekonałem się, że o ile warszawski był od, o ile warszawski robociarz wyższym był od rosyjskiego, gdy w Rosji wyjątkowi tylko robotnicy zaproszonych na kółkowe posiedzenia odważali się przemawiać, tu przemawiała większość. Tam ograniczano się najwyżej do zadawania pytań. Tu robociarz w swym przemówieniu prostował nieraz niedokładności w mowie inteligenta. Przeciętny rosyjski robotnik pojęcia nie miał o kwestiach politycznych. Głęboko był przeświadczony, że to, co się dzieje na świecie, dzieje się na rozkaz lub z zezwolenia cara. Warszawski zaś robociarz, wyrosły na tradycjach wiekowych walk politycznych, chętnie wspominał opowieści o kościuszce głowackim-kilińskim. Otóż tu dała znać o sobie, u tych, którzy mieli otwarte oczy na rzeczywistość, odmienność cywilizacyjna. W Polsce, inaczej niż w Rosji, w Rosji etnicznej, kształtowały się wyobrażenia społeczne, pamięć historyczna i przede wszystkim ta kultura wolności szlacheckiej, która ograniczona była do stanu szlacheckiego, jednak emanowała na zewnątrz. Stopniowo, powoli przenikała, docierała swoim echem, choćby w postaci tu w Warszawie echa oczywiście szewca Jana Kilińskiego, jego legendy no właśnie takiego przywódcy robotników miejskich, można powiedzieć, czy rzemieślników w tym przypadku. Te tradycje, to przekonanie, że trochę inny jest ten robociarz warszawski, łódzki i że jednocześnie osłabła rola centrum rewolucyjnego w Rosji. I że wreszcie, co dla materialistów, a marksistów miało największe znaczenie, że przemysł rozwija się najbardziej w całym Cesarstwie Rosyjskim nie w Moskwie, nie w Petersburgu, tylko w Warszawie, w Łodzi. Tu był po prostu przemysł skoncentrowany. Tu była klasa robotnicza w o wiele większym, silniejszym, można powiedzieć, skoncentrowaniu niż w Rosji. Dlatego podporządkowanie polskiego ruchu robotniczego rosyjskiemu. Zostało zakwestionowane już pod koniec lat 80. I tak dochodzimy do momentu, który przełomowo, że tak powiem, e, ujawnia swoje znaczenie w 1892 roku, kiedy powstaje, znaczy zostaje zwołany, e, zwołana narada zagranicznych socjalistów polskich w Paryżu, między innymi z udziałem jednego, że tak powiem, z ideologów tego odejścia od. E, idei narodowej, niepodległościowej Stanisława Mendelsona. i teraz Mendelssohn razem z tym samym Kazimierzem Dłuskim, który pisał z Waryńskim wspólnie te słowa właśnie o potrzebie zerwania między socjalizmem a sprawą narodową, teraz ogłaszają, że to jest konieczne połączenie. Trzeba połączyć ruch robotniczy ze sprawą narodową, walki o niepodległość, że to jest jedyna droga do wyzwolenia społecznego także, odzyskanie niepodległości przez Polskę. To jest rok 1892. W 1893 powstaje tu, na ziemiach polskich, PPS, gdzie na czoło tego ruchu wybija się młody konspirator w Wilnie, działający Józef Piłsudski. To on faktycznie przejmuje stery tej organizacji socjalistycznej tu, na ziemiach polskich. I to jest początek drogi Piłsudskiego do tego, Znaczenia, które uzyska na polskiej drodze do niepodległości. Ten początek konkretnie bierze się z listu, który opublikował w 1893 roku. Jako aneks do programu PPS, listu, w którym Piłsudski zdefiniował relacje między polskim a rosyjskim ruchem robotniczym. Istota tego listu jest następująca. Polski ruch robotniczy nie może być podporządkowany rosyjskiemu. Na całym terenie dawnej Rzeczpospolitej, czyli w granicach 1772 roku, panami jesteśmy my. Nie wpuścimy tutaj kontroli rosyjskich rewolucjonistów. Tu możemy się porozumieć, możemy z nimi współpracować, ale to my, czyli polski ruch socjalistyczny, będziemy tutaj dominować. Nie, za, nie, nie analizujemy teraz w ogóle, że tak powiem, relacji między socjalizmem, a chrześcijaństwem, socjalizmem, a e, narodową demokracją. Zwracam tylko uwagę na jeden aspekt. To jest moment 1892-1893, kiedy ruch wśród robotników, ważnej grupy społecznej i rosnącej w znaczenie w związku z rozwojem przemysłu i miast na ziemiach polskich, w swoim głównym norcie definiuje się jako ruch, który za cel stawia sobie odzyskanie niepodległości. Niepodległości od Rosji w tym przypadku na terenie największego zaboru rosyjskiego. Ale wiemy, że przecież niektórzy idą torem Waryńskiego, że Róża Luksemburg razem z Feliksem Dzierżyńskim Tworzy wkrótce potem w 1895 roku Socjaldemokrację Królestwa Polskiego, później nazwaną SDKP-JL-em, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy, jednoznacznie definiującą ich socjalizm jako socjalizm antynarodowy, jako dążenie do wyzwolenia z tego przesądu narodowego, który stoi na drodze walki o wyzwolenie społeczne. Trzeba przypominać tę ideologię, bo ona się odradza. Ona dzisiaj jest bardzo aktualna, ona jest silna. I wciąż wracam jeszcze do tego silnego wrażenia z Muzeum Europy w Brukseli. Tak jak słusznie jest tam uwypuklony Sienkiewicz, to również słusznie jest uwypuklony Dzierżyński. Tak, to są pierwszoplanowe postaci historii Polski, celowo mówię Polski, Dzierżyński także tej historii się mieści, pokazujące alternatywę, wybór. Albo jesteśmy, idziemy w stronę Sienkiewicza, w stronę tej fenomenalnej kultury, która łączy nas z przeszłością polską, szlachecką, wspaniałą, w której są ciemne karty, ale z której tyle dumy, tyle godności możemy czerpać, albo odrzucamy ją jako bagaż niepotrzebny, zbędny, który stoi nam. Na drodze do wyzwolenia od wszelkich obciążeń, od wszelkiej tożsamości poza tą jedną, obywateli świata, rewolucjonistów. To jest wybór dzierżyńskiego. To był wybór, który był niezwykle ważny w dylematach ideowych końca XIX wieku. I bez jego przypomnienia, mówienie o tej drodze Polski do niepodległości byłoby niepełne. Wiemy, że nie wszyscy tę drogę wybrali. Nie wszyscy poszli za Piłsudskim. Część poszła za Dzierżyńskim, za Różą Luksemburg. Ta część, która dzisiaj zdaje się no, znów jakby chcieć odzyskać rząd dusz w Polsce. Otóż, skoro mamy już ruch socjalistyczny podzielony w stosunku do polskiej niepodległości, skoro, skoro wynurza się. W roku 1895 ta pierwsza no, taka już trwalsza partia chłopska w Galicji, i w tym samym roku wspomniany już przeze mnie e, Dmowski razem z Janem Popławskim i Zygmuntem Balickim tworzą Ligę Narodową. I ona zaczyna wydawać pismo dla chłopów tutaj w kongresówce Polak. Jednocześnie w tym samym roku zaczyna wydawać przegląd wszechpolski. Organ teoretyczny nowego ruchu narodowego, stopniowo ewoluującego w kierunku zupełnie nowej definicji polskości. Tej definicji, której kształt kanoniczny nada w 1902 roku właśnie Roman Dmowski i Zygmunt Balicki w dwóch swoich bardzo ważnych tekstach. Dmowski oczywiście w myślach nowoczesnego Polaka, a Zygmunt Balicki w Egoizmie Narodowym i Etyce Chrześcijańskiej. Otóż, jeśli byśmy chcieli zastanowić się nad tym przełomem, który rzeczywiście następuje na początku XX wieku, to powinniśmy zwrócić chyba uwagę na to, że wyznacza go zbieg wielu bardzo ważkich zjawisk, wydarzeń, nazwisk, symboli które tworzą tę kulturę niepodległości, nową kulturę niepodległości, odnawiają ją niejako na początku XX wieku. Właściwie można by tę część przypomnienia zacząć przewrotnie od słynnej sztuki Alfreda Jarry, francuskiego dadaisty, można by trochę anachronicznie powiedzieć, bo ruch dadaistów troszkę po nim się uformował który w 1896 roku wystawił w Paryżu sztukę pod tytułem UBU, czyli Król Polaków. Sztuka dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Tak sobie wyobrażano wtedy Polskę w Europie. Polska to jest nigdzie, nie ma Polski. Polska jest symbolem nieistnienia. I to jest właśnie moment, kiedy zaczyna się, kiedy zaczyna się skupiać, krzepnąć ten ruch bardzo różnie przejawiający się na rzecz przywrócenia istnienia Polski w tym samym czasie. Stronnictwo Ludowe, Liga Narodowa, Polska Partia Socjalistyczna. Ale coś więcej. Szczególnie sam początek wieku XX przynosi tutaj ważne zjawiska. 1901 rok wesele Wyspiańskiego, 1902 wyzwolenie. Co wydaje mi się wspólnym tonem tych dwóch tak ważnych dramatów młodopolskiego geniusza. Wezwanie do przebudzenia, do przebudzenia narodowego. Wystarczy sobie przypomnieć kwestię pana młodego z wesela, o życiu zbyt zawiłym, z którego tak chętnie uciekamy w sen, o potrzebie wyjścia z tego snu. No i oczywiście końcowa scena chocholego snu, tańca, z którego trzeba się wyrwać. I kwestia przepiękna Konrada z wyzwolenia. Ta, która zaczyna się od słów Bożego Narodzenia, ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienie niewoli gnuśne, pęta, daj nam poczucie siły i Polskę, daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Potem jest mowa oczywiście o tym, że jest tyle siły w narodzie, że jest nas tak wielu, że trzeba tylko tę siłę obudzić. Prawda? I ona się zaczęła wtedy budzić budzić i przenikać jednocześnie do wszystkich stanów warstw. Społecznych. Bo przypomnę z innego, ale także kulturowo bardzo ważnego wymiaru. 1902 rok to jest moment premiery huraganu Wacława Gąsiorowskiego. Powieść o przygodach polskich, ułanów, szwoleżerów, walczących o niepodległość u boku Napoleona. To jest także czas, kiedy książki historyczne, wtedy bardzo ważne, pisane pięknym językiem, pobudzające wyobraźnię, trafiały rzeczywiście pod strzechy. Nawiązują do tej legendy napoleońskiej. To jest Szymona Askenazego w profesora. Książka o księciu Józefie Poniatowskim, przywracająca tę postać sprzed wieku jako bohatera narodowego. To ważne przypomnienie legendy napoleońskiej jako nadziei na oparcie o zachód. Bardzo ważne zjawisko z punktu widzenia orientacji politycznych w czasie I wojny światowej. Myślę, że bez Goziorowskiego, bez Askenazego, bez całej tej kultury historycznej wtedy budującej się fascynacji epoką napoleońską Dmowski nie odniósłby takiego sukcesu w przeorientowaniu Polski politycznym w okresie I wojny światowej. Ale to jest także 1902 rok, jak już wspomniałem, rok, w którym Roman Dmowski opublikował najpierw na łamach Przeglądu Wszechpolskiego, a w następnym roku w osobnej książeczce myśli nowoczesnego Polaka. Te wizje Polski zrywającej z romantyzmem, Polski, która mierzy się realnie z problemami, które ją otaczają, z wrogami, którzy ją otaczają. Jak ładnie o tym napisał Henryk Bereszycki, znakomity historyk, z Lwowa się wywodzący, ochotnik zresztą walki o Lwów w 1918 roku, w swojej historii politycznej Polski 1864-1918 Dmowski był pewnie najinteligentniejszym pisarzem politycznym polskim. Tamtego czasu, a może nawet w dłuższej perspektywie, nie brał tylko pod uwagę czynnika irracjonalnego. Był tak wyrozumowany, że nie chciał brać pod uwagę tego, że świat nie rządzi i ludzie nie kierują się tylko racjami, które da się jak dwa dodać dwa wyłożyć. To powodowało, że Dmowski nie zdominował polskiej drogi do niepodległości, że ta wizja starcia Polski ze wszystkimi sąsiadami, walki o byt spencerowskiej, walki o byt przeniesionej do życia społecznego. Nie pozostała jedyną wizją polityczną, obok niej pozostała ta wizja romantyczna, którą wykorzystuje świadomie granią Józef Piłsudski, tworząc swoją legendę, swojego ruchu, organizacji bojowej w 1905 roku szóstym roku i to spotkanie ich symboliczne w 1904 roku, kiedy trwała wojna Japonii z Rosją, i obaj panowie. Na zaproszenie japońskiego wywiadu, pojechali do Tokio. Tam się spotkali na długiej rozmowie przypadkiem spotkali się. Wymienili jakby te dwie wizje. Myślę, że jest rzeczywiście fascynującym dla wyobraźni historycznej momentem, bo te dwie wizje, taka zimno, wykalkulowana wizja starcia Polski w walce o interesy, w której trzeba zacisnąć zęby, uważać, żeby nie popełnić głupiego błędu. Żeby dobrze wykorzystać koniunkturę polityczną, oprzeć się o silniejszego, w tym przypadku o Rosję, jak chciał Dmowski od 1905 roku, zderza się z tą bardziej romantyczną wizją powstańczą, kontynuującą tradycję powstańcze, którą realizował, którą chciał realizować, a potem realizował Piłsudski. Mam wrażenie, że to spotkanie jest dlatego tak fascynujące, bo okaże się, że ci ludzie potrafili ze sobą rozmawiać i że te dwie drogi, które wydawałoby się kłóciły się ze sobą, one w istocie spotykały się w jednym celu, właśnie w dążeniu do odbudowania Polski. One obie się Polsce przysłużyły. Ktoś może wzruszyć ramieniem, ktoś ramionami, ktoś, kto wielbi tylko drogę Piłsudskiego, albo ktoś, kto wielbi tylko drogę Dmowskiego, że tylko jego idol miał rację. Ale... I bez Mowskiego nie byłoby Polski w roku 1918, i bez Piłsudskiego nie byłoby Polski w roku 1918, i bez Witosa, i bez Sienkiewicza, i bez tych innych bohaterów, których tutaj wymieniam. Można by ich znacznie więcej wymienić, że wspomnę choćby z innej zupełnie dziedziny. Poezji Konopnicką, i jej reakcję na Wrześnie 1902 rok, rotę z 1908 roku. To odzwierciedla jakby zjawisko, z którego umiał Dmowski korzystać. Musimy się zmobilizować w obronie przed Niemcem, który chce nam zabrać materialny grunt bytu narodowego spod nóg. Paradoksalnie powiedziałbym, że drogi do niepodległości buduje polityka zaborców. Także. Tego rodzaju agresywne posunięcia, jakie realizuje znów po kulturkampfie Bismarcka na początku XX wieku, ponownie polityka niemiecka, symbolizowana właśnie przez Wrześnie, przez Wóz Drzymały, przez Hakatę założoną w 1894. To wszystko jakby uświadamia, że tu nie będzie zgody, tu się nie da oprzeć o, o, o Niemcy. Trzeba, trzeba z nimi zmagać się o to, żeby Polska była polityka zaborców sama to uświadamia. Podobnie jest, choć to bardziej skomplikowane w przypadku polityki rosyjskiej. Ale jeśli miałbym wymienić jeszcze taki charakterystyczny przykład, w którym polityka zaborców odegrała ogromną pozytywną rolę, mobilizując społeczeństwo do zjednoczenia, do wspólnej walki ponad podziałami wewnętrznymi, to będzie to chyba najbardziej Luty 1918 roku. Państwo może się zdziwicie, nic się z tym nie kojarzy. To był tak zwany Pierwszy Pokój Brzeski. 9 lutego 1918 roku. Niemcy i Austria prowadziły negocjacje z Rosją Bolszewicką w Brześciu, żeby zmusić bolszewików do podpisania pokoju na warunkach, których chcieli zwycięzcy Niemcy. Niemcy zdecydowali się zawrzeć pokój wcześniej z Wielką Ukrainą. Stworzyli Wielką Ukrainę. I nie tylko ją stworzyli, ale dali jej Hełmszczyznę i część Podlasia, oraz obiecali, to już w tajnej umowie, o tym społeczeństwo polskie nie wiedziało, Galicję Wschodnią. Ale jawną częścią umowy ogłoszonej 9 lutego 18 roku było oddanie części do niedawna Królestwa Polskiego, właśnie Hełmszczyzny i Podlasia. I to przekonało ostatecznie tych, którzy wcześniej stawiali na Niemcy i Austrię. Tych, którzy, choć już Piłsudski był w Magdeburgu wtedy internowany, wciąż wierzyli, że może w oparciu o Niemcy, o Austrię uda się zbudować coś dobrego dla Polski. To przekonało wtedy wszystkich, że nie, że nie da się. Którekolwiek pamiętniki byśmy wzięli z tamtej epoki, każdy podkreśla ogromne znaczenie lutego 1918 roku. Całkowite załamanie orientacji na Niemcy i Austrię w związku z tym także. Ci nasi patroni próbowali poćwiartować Polskę, wykorzystać do swoich celów. Ogromne manifestacje jakby zjednoczyły wtedy naród polski ponad podziałami. Manifestacje w Krakowie, w Warszawie itd. itd. Ale przecież przepraszam że tak chaotycznie mówię bo rozgadałem się na tematy może mniej często poruszane przy okazji omawiania polskiej drogi do niepodległości. Cofnę się jeszcze w krótkim takim przeglądzie na 10 minut może najważniejszych wydarzeń politycznych, które tę drogę jak kamienie milowe wyznaczają. Otóż przypomnijmy 1904 Piąty rok wojna Rosji z Japonią, która ma ogromne znaczenie, bo przekonuje, że Rosja nie jest niezwyciężona. Łamie ten stereotyp, o którym mówiłem, stereotyp zakorzeniony nie tylko w chłopskich głowach, ale w wielu głowach inteligenckich. Z Rosją można wygrać. Dzicy Japończycy, no bo tak na nich patrzono wtedy. Jacyś Azjaci, na których wtedy właśnie z dużym poczuciem wyższości patrzono, potrafili pobić Wielkiego Białego Cara. Rosja nie jest niezwyciężona. Zaczyna się rewolucja. Rewolucja tu, na ziemiach polskich, związana z rewolucją rosyjską. Zaczyna się działalność, można powiedzieć, zbrojna, wiązana z imieniem Piłsudskiego, organizacja bojowa PPS. Piłsudski stopniowo zaczyna odchodzić od socjalizmu, bo doświadczenia rewolucji 1905 roku przekonują go, że coś wygrać dla Polski można tylko z bronią w ręku. Trzeba mieć siłę zbrojną, żeby coś znaczyć, żeby liczyć się w rozgrywce o przyszłość Polski. Tak stopniowo przemienia jakby funkcję organizacji bojowej, organizacji terrorystycznej przecież w istocie rzeczy w latach rewolucji 1957 roku, podsumowując ją swoją osobistą akcją czy udziałem osobistym w akcji pod bezdanami w 1908 roku. Akcji, której celem było, można powiedzieć, rozwiązanie ostateczne organizacji bojowej i zdobycie pieniędzy na już czysto paramilitarne formacje budowane w Galicji, na przyszłą polską siłę zbrojną nie na bojówkę socjalistyczną, ale na polską siłę zbrojną. Właśnie od 1908 roku ten proces się zaczyna. I też można by przypomnieć te słowa, które towarzyszyły decyzji Piłsudskiego, słowa testamentu, który spisał w formie listu do Feliksa Perla przed akcją pod Bezdanami we wrześniu 1908 roku. Pisał tak: Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku jakim jest nasze życie, żyć nie mogę to ubliża słyszysz ubliża mi jako człowiekowi z godnością nie niewolniczą niech inni się bawią w hodowanie kwiatów czy socjalizmu czy polskości czy czego innego w wychodkowej atmosferze ja nie mogę to nie sentymentalizm nie ma zgajstwo to zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem, nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem czy na hajką. Rozumiesz chyba mnie. Nie rozpacz, nie poświęcenie mną kieruje, a chęć zwyciężenia i przygotowania zwycięstwa. Tak, Piłsudski chciał zdobyć siłę. I w imię tego celu zorganizował akcję pod Bezdanami w imię tego celu wsparł jakby nową inicjatywę która miała przygotować lepiej niż w 1863 roku nowe powstanie właśnie w 1908 roku tworzy się związek walki czynnej w Lwowie z niego wyrośnie dwa lata później ruch strzelecki w 1910 roku w Galicji bo to było możliwe tylko oczywiście w Galicji gdzie rozmaite formy życia polskiego były legalne i tu pewne, można powiedzieć, pozytywne znaczenie muszę oddać tym, o których zwykle mówię źle, w środowisku krakowskich konserwatystów, bo oni jednak, przymykając oko na tę stronę działalności ruchu strzeleckiego, pomogli w jego rozwoju. Tak. Michał Bobrzyński, współtwórca krakowskiej szkoły historycznej, zasługuje tutaj na pewno na wdzięczność. Ale Wrócę ponownie do roku 1907, 2008. koniec rewolucji wygasającej wtedy i w Królestwie Kongresowym i w Rosji. Przegrana rewolucja, przegrane polskie powstanie, bo niektórzy spierają się, czy to polskie powstanie było jeszcze jedno, czy rewolucja. Na pewno przegrana w pewnym sensie. Otóż. Wyciągając z tej przegranej wnioski Piłsudski zaczyna tworzyć własną siłę zbrojną, przygotowywać swoje powstanie, już nie żadną rewolucję. Roman Dmowski idzie w zupełnie innym kierunku. W 1907 publikuje swoją książkę Niemcy, Rosja i kwestia Polska. Jakby dojrzewa ta, chciałem powiedzieć antagonistyczna, ale wciąż bronię się przed tym, ta alternatywna droga do polskiej niepodległości, którą proponował w stosunku do tej tradycyjnej powstańczo-zbrojnej Piłsudski. Otóż ta alternatywna droga mówi, nie, musimy znosić upokorzenia. Nie tak jak mówił Piłsudski, nie zniesiemy upokorzeń, nie damy się układać na hajką. Dmowski mówi, spokojnie, musimy wytrzymać jeszcze trochę tych uderzeń na hajką, bo one nie są takie groźne. Rosja nie jest dla nas tak groźna jak Niemcy, i musimy przekonać Rosjan, że nie wystąpimy przeciwko nim z powstaniem. Wówczas Rosjanie być może wreszcie zdecydują się na konflikt z Niemcami, a bez tego konfliktu dwóch naszych głównych zaborców nie odzyskamy niepodległości. Musimy przekonać Rosję, że będziemy spokojnie znosić te upokorzenia, jakie nam gotuje. Pewnych granicach oczywiście, granicach, które będziemy starali się kurczyć, te granice upokorzeń, a powiększać granice naszej autonomii w Rosji. Ale będziemy dobrymi obywatelami Imperium Rosyjskiego. Przekonajmy o tym władze polityczne Rosji. Wtedy stopniowo Rosja umocni się na tym szlaku kolizyjnym z Niemcami. A to da nam szansę walki o niepodległość. Idmowski znakomicie uargumentowawszy, Wizję nieuchronnego konfliktu ekspansjonizmu niemieckiego z Rosją, zadbał o spopularyzowanie tej wizji. Jego dzieło zostało w 1908 roku przełożone na francuski i na rosyjski. I dzięki temu stało się naprawdę dostępne, bardzo często komentowane. Ostatnio przygotowywałem jakąś większą pracę na temat myśli rosyjskiej początku XX wieku, i wiem, jak wielu rosyjskich publicystów zafascynowało się prasą, pracą Dmowskiego. To była bardzo ważna deklaracja. Dla wielu ona miała walor silnego argumentu, a może rzeczywiście Polacy się przeciwko nam nie zbuntują, nie będzie kolejnego powstania, to w takim razie możemy, licząc na oparcie na tej wrażliwej rubieży zachodniej o Polaków, zaryzykować konflikt z Niemcami. Tmowski odegrał niemałą rolę w przygotowaniu rosyjskich kół politycznych do tej decyzji, która okaże się decydująca dla wybuchu I wojny światowej. Nie mówię, że był to rozstrzygający głos, ale był ważny. Tak, Ważny był także dlatego, że umiał wbrew bardzo dużej części swoich dotychczasowych zwolenników, Dmowski, przeforsować te linie w stronnictwie narodowo-demokratycznym. Zapłacił za to dużą cenę. Bardzo wiele nastąpiło odejść od jego partii. Front, jedna z nich się przyjęła właśnie tę nazwę, Fronta. No, bo ludzie przyzwyczajeni do tego, że Rosja jest głównym wrogiem, tu w Warszawie w każdym razie, no nie mogli się pogodzić z tym, kiedy Dmowski mówi: Nie, nie, musimy teraz zacisnąć zęby i mówić, że Rosja nie jest głównym wrogiem. Głównym wrogiem są Niemcy. Będziemy udawać przyjaźń z Rosją. A więc Dmowski wykazał rzeczywiście żelazną konsekwencję, żelazną wolę w tej no, zmianie kursu, można powiedzieć, politycznej wyobraźni Polaków, niepodległościowo zorientowanych czy narodowo zorientowanych Polaków, o 180 stopni. Wytrzymał. Dwie drogi idą jakby w przeciwną stronę. Piłsudski przygotowuje powstanie w Galicji, przeciwko Rosji powstanie. Dmowski przekonuje Rosjan, że nie będzie żadnego powstania. I obaj. W pewnym sensie osiągają swój cel. Przykładem jest, czy potwierdzeniem tego jest rok 1914. Przypomnijmy, Piłsudski wchodzi w ten moment wybuchu I wojny światowej, próbując budować całkowicie samodzielne stanowisko na wzór dyktatorów powstania styczniowego. To był naprawdę dla niego wzór. On naprawdę wierzył w to, że może w nowszy, lepszy sposób zrobić kolejne powstanie tutaj na ziemiach zaboru rosyjskiego. Liczył, że uda mu się wkroczyć tam, gdzie jest najwięcej robotników uświadomionych narodowo, na teren Zagłębia Dąbrowskiego w Królestwie Polskim i tam wzbudzi powstanie, wyzwoli pierwszy kawałek Polski. Wydarzenia potoczyły się szybciej niż się spodziewał, swoich strzelców, Zoleandrów nie mógł wyprowadzić w stronę Zagłębia, bo w Zagłębiu byli już Niemcy. Zajęli je błyskawicznie w pierwszych dosłownie godzinach wojny po 1 sierpnia 1914 roku. A więc Piłsudski musi iść ze swoimi strzelcami tam, gdzie nie ma żadnego przemysłu, gdzie nie ma robotników, są chłopi. Kieleckie, miechowskie, kieleckie. I tam okazuje się, że Dmowski zrobił swoje, łącząc się z wciąż jeszcze niewykorzenioną tradycją cesarskich chłopów, carskich chłopów. I po drodze chłopi i mieszczanie w Kielcach zatrzaskują okna na widok legionistów. Nie cieszą się wcale. Nasi odeszli, czyli wojska kozackie odeszły. Nie ma no, bardzo przykre, brutalne doświadczenie dla legionistów, którzy liczyli na zryw jak w 1963 roku, a nawet przecież lepszy. bo to była ta praca nad uświadamianiem ludu. A tutaj rzuciliśmy swój życia los na stos. Yy, prawda? Te gorzkie słowa wypowiedziane w hymnie pierwszej Brygady odzwierciedlają tamten moment. I po dziesięciu dniach, kiedy Piłsudski udawał, blefował, że istnieje już w Warszawie rząd narodowy, jak w Powstaniu Styczniowym, a on jest jego jedynym znanym, widocznym reprezentantem, a faktycznym dyktatorem, musiał z tego blefu zrezygnować, bo Rosjanie nie wycofali się z Warszawy, Niemcy odgrywający pierwszoplanową rolę, a nie Austriacy. W tym ataku na Rosję, tutaj na terenie kongresówki, nie chcieli żadnego, że tak powiem, ruchu ze strony polskiej, a z kolei okazało się też, że ten ruch nie nastąpił. I tak zamiast powstania, które chciał zniecić przy pomocy swojej pierwszej kadrowej, przypomnę, 148 ludzi, najmłodszy miał 14 lat, nazywał się Jerzy Malcolm Morris, najstarszy 39 lat, z tą siłą Piłsudski chciał zacząć to swoje romantyczne powstanie. Na zapleczu miał kilkanaście tysięcy jeszcze przeszkolonych strzelców. Ta siła nie posłużyła powstaniu, bo go nie było. Dmowski mógł zatriumfować, a zamiast drużyn strzeleckich, zamiast pierwszej kadrowej, zaczęto budować już pod patronatem austriackim, politycznym legiony gdzie Piłsudski był tylko brygadierem pierwszej brygady. Najpierw dowódcą pierwszego pułku, a potem dowódcą pierwszej brygady, a nie całości. Ale Piłsudski oczywiście ze swojej gry o niezależność, o całość nie rezygnuje. Tworzy, kiedy musi podporządkować się formalnie władzom austriackim, jako tylko brygadier pierwszej brygady, tworzy przecież... Już w 1914 roku polską organizację wojskową, konspiracyjną organizację tutaj na terenie kongresówki, która miała przeszkolić dalej ludzi do tego decydującego powstania, kiedy będzie już można wyzwolić tę ziemię, podnieść wyżej poprzeczkę polskich oczekiwań. I tak będzie rzeczywiście. W listopadzie 18 roku, kiedy już będzie 30 tysięcy zaprzysiężonych PO-wiaków i kiedy odegrają oni bardzo dużą rolę w rozbrajaniu 50 tysięcy Niemców, którzy tutaj na ziemiach Królestwa Polskiego stacjonowali. W tym sensie Piłsudski nie przegrał całkiem swojej gry, swojej, swojego scenariusza, ale zmienił tylko jego ważne elementy. Cel pozostał ten sam. Dmowski tymczasem także przecież nie po to podjął swoją decyzję w roku 1902 z myśli nowoczesnego Polaka budowy nowoczesnego nacjonalizmu, a potem swoją geopolityczną decyzję wyrażoną w swoim traktacie z 1907 roku, żeby tylko zepsuć plany Piłsudskiego. to nie było jego celem. Jego celem była, Walka o zjednoczenie ziem polskich. Wierzył, że Rosja tego dokona, a wtedy Polska będzie mogła uzyskać szeroką autonomię, poszerzającą się stale ze względu na siłę ekonomiczną, społeczną, kulturową ziem polskich w takiej nowej Unii z Rosją. I Dmowski liczy na to, że pozyska do tego koła polityczne w Rosji. Kiedy to mu się nie udaje, przekonuje się o tym, że koła polityczne w Rosji, mimo początkowo. Jak się wydawało przychylnej reakcji na te plany w postaci odezwy Wielkiego Księcia Mikołaja Mikołajewicza z 14 sierpnia wodza naczelnego armii rosyjskiej który obiecywał zjednoczenie wolnych w wierze narodowości i języku Polaków pod berłem Romanowów okazało się, że koła polityczne w Piotrogrodzie jednak nadal są tak przerażone wizją Polski obok Rosji, że torpedują te plany. I wtedy Dmowski przenosi swoje nadzieje na zachód. Wyjeżdża z Piotrogrodu w 1915 roku i, jako główny gracz polityczny sprawy polskiej, po stronie aliantów, po stronie Antanty rosyjsko-francusko-brytyjskiej, zaczyna reprezentować Polskę na zachodzie od 1915 roku. Tam zmienia, tworzy swoje kolejne memoriały, podbijające jakby tę stawkę. I... Z jednej strony rozwijająca się epopeja legionowa, pierwszej, drugiej brygady, one rywalizują między sobą, są odmienne jakby ideowo. W jednej liderem oczywistym jest Piłsudski, w drugiej do roli takiego lidera urasta Józef Haller. Jedni mają legendę właśnie związaną głównie z postacią Piłsudskiego, drudzy mają za sobą słynną szarżę podrokitną z 1915 roku, a więc tu także toczy się wewnątrz tej drogi, nazwijmy to legionowej, wewnętrzna rywalizacja o mity, o symbole, o, o rolę przywódczą. Walka wygrana jednak przez Piłsudskiego. Czy to się komuś podoba, czy nie, tak, tak to jest. Piłsudski bowiem stale podnosząc tę stawkę wyżej w momencie, kiedy poszukiwaniu mięsa armatniego z Królestwa Polskiego Niemcy i Austri Austriacy deklarują akt 5 listopada w 1916 roku i zapowiadają zbudowanie przyszłej monarchii polskiej. Piłsudski cały czas jest niezadowolony, cały czas chce więcej. Cały czas żąda, kiedy gubernator warszawski, znaczy gubernator tej części niemieckiej przyszłego Królestwa Polskiego, Hans Hartwig von Besseler. Wzywa do e, tworzenia wojska polskiego. Piłsudski mówi, jakie wojsko, skoro rządu nie ma. Najpierw rząd musi być polski, żeby było wojsko polskie. No to tworzy się na miastkę, tymczasową radę stanu, do której Piłsudski wchodzi jako jeden z jej mianowanych członków. Ale w momencie, kiedy wybucha rewolucja w Rosji, ta z lutego, marca 17 roku, i Rosja akceptuje, jakby to hasło, które w pewnym sensie pomógł uzyskać Piłsudski hasło aktu 5 listopada że będzie Polska jakaś niepodległa pod patronatem niemieckim w przypadku aktu 5 listopada Rosja rewolucyjna ogłasza będzie Rosja niepodległa związana sojuszem wojskowym z Rosją Polska przepraszam bardzo przepraszam będzie Polska niepodległa związana sojuszem wojskowym z Rosją to był niezwykle ważny dla sprawy polskiej akt rządu tymczasowego z 30 marca 1917 roku przełomowy w sensie dyplomatycznym, no bo legalny, uznawany przez państwa zachodnie rząd rosyjski stwierdza, że Polska ma prawo do pełnej niepodległości, choć z tym drobnym takim asteriksem, że to będzie państwo, którego granice wytyczy Konstytuanta Rosyjska i państwo, które będzie w sojuszu wojskowym z Rosją, ale niepodległe. I w związku z tym Dmowski może od marca 17 roku żądać od zachodnich Domagać się, zabiegać od zachodnich rządów uznania niepodległości Polski. Drogę ma ułatwioną, bo od stycznia 17 roku włącza się do tej licytacji prezydent Stanów Zjednoczonych, Woodrow Wilson, do którego dotarł w styczniu właśnie Ignacy Jan Paderewski, mega gwiazda, można powiedzieć, światowej popkultury początku XX wieku. Największa gwiazda. Dzisiaj takich nie ma. I korzystając ze statusu tej mega gwiazdy, Kultury masowej początku XX wieku, w najlepszym tego słowa znaczeniu, dociera do prezydenta amerykańskiego w momencie właściwie najpierw do doradcy, prezydenta pułkownika Hausa, a później do samego prezydenta, kiedy odbywają się wybory w 16 roku, a w styczniu przedkłada 17 roku memoriał prezydentowi, w którym wykłada, jak ta niepodległa Polska musi wyglądać. I prezydent ogłasza to 22 stycznia 17 roku już. A w 18 roku dopiero powtórzy to w swoich słynnych 14 punktach, w punkcie 13, gdzie będzie mówił o niepodległej Polsce. A więc, jakby lawinowo przyspiesza ta sprawa Polska, Piłsudski podbija ją z kolei po stronie państw centralnych, odmawiając złożenia przysięgi w lipcu 1917 roku, wzywając do tego, by jego towarzysze z legionów odmówili tej przysięgi na wierność cesarzowi niemieckiemu i cesarzowi austriackiemu. Idzie za to do Magdeburga, staje się, można powiedzieć, symbolicznym przywódcą już nie tylko orientacji proniemieckiej i proaustriackiej, ale sprawy narodowej na ziemi polskiej. Ta, ten moment w 17 roku, w lipcu, kiedy Piłsudski zostaje aresztowany, internowany, moment, który zbiega się jednocześnie z pierwszymi Decydującymi sukcesami dyplomatycznymi Dmowskiego, bo przypomnę, we wrześniu uznaje Komitet Narodowy Polski, reprezentowany przez Dmowskiego, Francja w ślad za nią, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone. 1 grudnia 17 roku Komitet Narodowy Polski jest uznany przez wszystkie najważniejsze mocarstwa zachodnie jako reprezentant przyszłej niepodległej Polski. Wiadomo już dzięki temu, pod koniec 17 roku, że Polska, będzie niepodległa. Jaka to będzie niepodległość? Jak będą tworzyły się jej zręby? To już zależało od wysiłku pisarzy, którzy budowali nowy mit tej niepodległości, towarzysząc legionom, od wysiłku bezpośredniego, tych, którzy z bronią w ręku tej niepodległości będą bronić, aktywistów skupionych w POW. Tych, którzy z armii zaborczych. Do armii zaborczych zmobilizowanych zostało blisko 3 miliony Polaków. Jak się szacuje, 400 do 600 tysięcy zginęło w najczęściej bratobójczej walce. To jest cena braku niepodległości. Dla tych, którzy mówią, że o niepodległość nie warto walczyć, bo ona kosztuje ofiary. Brak niepodległości kosztował jeszcze więcej. Przypomnę w wojnie polsko-bolszewickiej i wszystkich innych walkach o Obronę polskiej niepodległości od 1919 roku zginęło około 100 tysięcy osób po stronie polskiej, a w I wojnie światowej swoje życie w walce o sprawę Mikołaja I, Franciszka Józefa i Wilhelma II oddało życie 400 000 do 600 tysięcy Polaków. To pokazuje właśnie skalę tego problemu. Otóż spośród tych, którzy przeszli to przeszkolenie wojskowe i przeżyli Wielu z nich włączy się później do walki o polską niepodległość. I ci nowi, zmobilizowani z najmłodszych roczników, ci chłopi właśnie dojrzewający pod skrzydłami z jednej strony ruchów organizowanych przez Dmowskiego, Balickiego tu w kongresówce, z drugiej strony Witosa, z trzeciej na Śląsku to jest Wojciech Korfanty, nie zapominajmy o nim i jego Górnoślązak wydawany od 1901 roku. To są także ruchy i chłopskie, i narodowe w Wielkopolsce. To wszystko razem składa się na ten fenomen, którego sprawdzian przyjdzie w roku 1918, 19 i 1920. Ale o czasach tego sprawdzianu myślę, że będzie okazja porozmawiać za miesiąc. Teraz już widzę, że przeciągnąłem bardzo. Jeśli Państwo mają jakieś pytania czy uwagi, to bardzo do nich zapraszam. Dziękuję bardzo. Thank you.